Halo, halo, witam ponownie na moim ranczu, dzień dobry, znaczy w moim konserwatorium, obserwatorium, audytorium, slajmorium, rozumiesz, wiesz o co chodzi, widzu, kochany mój, drogi, słuchaj. Mordko, zostaw lajka, co? Zostaw lajka, bo normalny daily wlatuje. Kolejny odcinek daily. Tak się cieszę, tak się podjarałem, że mi się język plącze, rozumiesz, normalnie. Powinniście widzieć ten odcinek w okolicach godziny 19, w sensie punkt 19. I jutro również będzie, i pojutrze również, i pojutrze również. I planuję te daily, myślę, pociągnąć tak, no chociażby do końca września najpierw, a potem się zobaczy. Jeżeli w dalszym ciągu będę w stanie, no to prawda, będziemy lecieć sobie dalej z daily, rozumiesz, normalnie. Grałem kilka dni, ogarnąłem sobie jedynie co do mojego silosa, po prostu to co już widzieliście, czyli angler slimy, angler plorta, żeby sobie w razie czego móc później tutaj połączyć jakieś slimy i odkładam sobie tutaj jak widzicie krystal oraz bat plorty, tutaj teraz nie mam żadnych i na razie nie upgrade'owałem w żaden sposób silosa bardziej i nie mam jeszcze tutaj autofiderów. Bo no właśnie nie mam za bardzo ich, że tak powiem, ulubionego jedzonka, co mam nadzieję ewentualnie dzisiaj być może znajdziemy. Wiem na pewno, że będę potrzebował boom plorta, nawet dwóch boom plortów w ogóle. Znalazłem jedno miejsce przy, że tak powiem, tutaj Ember Valley. Bodajże gdzieś tutaj w tych cave'ach po prostu szukałem sobie jakichś tam surowców, plortów, slime'ów i tak dalej. Nic takiego nowego nie eksplorowałem. Spadaj mucho, co ty mnie tu. Żadnych nowych terenów nie eksplorowałem, ale faktycznie gdzieś tutaj znalazłem przejście typowo, które można odblokować właśnie boom plortami, o ile się nie mylę. I gdzieś tutaj dosłownie przy samym portalu również były drzwi, tylko nie widziałem możliwości ich otworzenia. I jeszcze jedno gdzieś tutaj miejsce było bodajże na bat plorta, o ile się nie mylę. Więc ogólnie zrobimy tak. Bierzemy sobie jednego bat plorta i jeszcze sobie wskoczymy na szybko do naszego tutaj fabrykatora, ponieważ przyszła pora na nowe upgrade'y, moi drodzy. Wreszcie będzie można to zrobić. Pierwsza rzecz, no mam nadzieję, kurczę, tej dashboardce sobie dzisiaj zrobimy, bo tylko 5 boom plortów potrzebuję. Proszę bardzo, jetpack wlatuje, tak jest. Mua, pięknie. Pięknie, pięknie. No i jeszcze tego ekstra tanka byśmy sobie ogarnęli. Ja do tego potrzebuję rockplortów oraz silky sand. A silky sanda znalazłem dosłownie od gdzieś tutaj dosłownie w tych częściach, czyli też gdzie tutaj byliśmy. I to jest tak samo, że tak powiem, wygląda jak te takie wodne, można powiedzieć, takie jakby wybicia w ziemi, które ja po prostu na początku troszeczkę olewałem, bo stwierdziłem z góry, założyłem, że to są nie surowce do zdobycia, a po prostu woda do uzupełnienia, jeżeli będę miał water tanka. Dopiero później sobie ogarnąłem, że ej, przecież surowce nie muszą wszystkie wyglądać tak samo, you know. Dobra, i swoją drogą, jako że mamy troszeczkę kasy, chcę odblokować sobie to. The Ghoulie, proszę bardzo, expansion of the observatory is surrounded by tall rock formation covered in amber grass. Dokładnie, tak, kupujemy i zobaczymy, co tutaj się będzie znajdowało, jak ta że tak powiem, przestrzeń będzie wyglądać, że to po prostu będzie skrótek, czy jak to będzie? Wow, okej. Okay. Czyli to absolutnie nie jest cave, tylko po prostu to jest takie przejście, które nas kieruje do tej części tutaj jakby świata, do tej części naszej działeczki, okej. Okay. No dobra, koniec końców będziemy mieli raz, dwa, trzy. Ej, ale ta jest w sumie tak jakby tutaj zaciemniona, co nie? I ta na przykład. No tak na logikę biorąc, teoretycznie tutaj są dwie zagrody, gdzie faktycznie na przykład fosfor slimy mogą sobie spokojnie żyć. Ewentualnie te bat slimy również. Dobra, tu jeszcze mamy zejście. Możemy sobie przejść tędy. Oj, tutaj będzie kolejna ekspansja pewnie. T-de-pulse normalnie. Sanctuary for coral life forms and seaweed. Jest expansion. The conservatory is guaranteed to fill your shoes with sand. Okej, dobra, tutaj normalnie, proszę bardzo, taka bardziej wodna. Ale właśnie fajnie, to tak typowo tak morsko, nie? Kurczę, fajnie, fajnie, podoba mi się to. W ogóle mam wrażenie, że mikrofon mam źle dzisiaj ustawiony. Nie wiem, czasami go przesunę o 5 cm w prawo, czasami 5 cm w lewo. No nieważne, w każdym razie mamy tutaj nowe zagrody, bardzo się cieszę. To tylko sobie luknę, ile tutaj dokładnie ich mam. Bo mamy raz, dwa, trzy... 4, tak? Jakby mogłoby ich być więcej. Nie, 5, bo jeszcze tutaj, nie?
Chyba 5, tak mi się przynajmniej wydaje. A w ogóle jeszcze tak zobaczmy tutaj, czy tutaj na wzgórzu na przykład mamy jeszcze jakąś? Nie, tu jest po prostu taka... A, surowce tutaj mamy, dobra, to przy okazji sobie zbierzemy, why not? Jellystonik jak najbardziej. Coś tu jeszcze, o, nie, myślałem, że tu jeszcze coś będzie, dobra, tu nie, tu nie, tu nie. Właśnie, przetestujmy jetpack, czekaj, uwaga i... Lecę! Ui! I mamy drona kolejnego, dzień dobry. I something use... sometimes, przepraszam, used to bring my lunch here and stare at these colossal fossils, wondering what this world looked like when they were alive. It's a world of slimes, no, but who knows what it was before. Ta, ciekawe, no, 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 ciekawe. No, są slajmy normalnie, to co się zastanawiasz, nie? Dobra, to ciekawa rozkmina ogólnie, te drony to są naprawdę interesujące, mi się wydaje, że to jest w ogóle wszystko jakaś część zaawansowanej tutaj technologii i tak dalej. W ogóle czekajcie, bo teraz mogę w ogóle wejść w takie tereny normalnie, gdzie nie mogłem, nie? I to mi się podoba, ej, to mi się podoba, bo jest możliwość znalezienia, wiecie, jakichś podów, coś, nie? Jakieś takie rzeczy, bo tutaj mamy naprawdę takie zakamarki, a w takich zakamarkach to nieraz się pody lubiły chować, szczególnie, że w tej grze, i to już mogę teraz z całą pewnością powiedzieć, ta gra, dwójeczka, w szczególności jest mega, ale to mega nastawiona na eksport, ponieważ surowce, które normalnie tutaj, normalnie się zdobywało właśnie maszynami, musimy, że tak powiem, latać po świecie i je po prostu znajdować. Natomiast na przykład pody, które w jedynce głównie miały w sobie, że tak powiem, takie kosmetyczne poprawki, powiedzmy, jakieś takie dodatki i tym podobne, tak teraz naprawdę pełnią jeszcze ważniejszą rolę, bo można w nich znaleźć części do upgrade'ów, typowo, które możemy użyć później w naszym fabrykatorium, rozumiesz normalnie, fabrykatorium, fabrykatorze, fabrykatorium, tak, to jest nasze fabrykatorium, afrykarium też mam normalnie tam, te, rozumiesz, dobra. Jak tutaj stoimy z plortami, cotton plortów mamy całkiem sporo, będzie trzeba na pewno ogarnąć tego, te boom plorty. Okej, w takim razie lecimy, tylko jeszcze bym sobie ogarnął, co bym sobie ogarnął, coś bym sobie ogarnął. W zasadzie chyba mam wszystko, no jak znajdziemy coś nowego, no to postaram się jakoś to, powiedzmy, zebrać, ale głównie będę starał się po prostu zeksplorować, odkryć nowy teren. W ogóle zobaczmy sobie, tak, mamy nową wiadomość od Wiktora, od Mochi Jodogdena, proszę bardzo, pyk. Hello, Beatrix. I wanted to tell you that I've cracked another one of the AI ciphers? Ciphers. Ciphers, to jest jako szyfr chyba, nie? Okay, even more complex, clever, okay, no. Instruction for back and forth communication, I have been sending my... Okay. If you can know, I'm asking about my worker. Dobra, czyli ta sztuczna inteligencja pytała go odnośnie jego pracy i tak dalej, ogólnie sobie tam rozmawiali, tak? Okej, okej. Chciałbym wam to tak dokładnie przetłumaczyć, ale po prostu nie chcę się, że tak powiem, tutaj bawić, łamać sobie języka. Czytam to na tyle wolno i pokazuję wam to na tyle wolno, że każdy sobie na spokojnie to przetłumaczy, bo wy lepsi w angielskiego jesteście niż ja normalnie, rozumiesz? Ja nawet w polskiego nie jestem dobry, także wy angielskiego, ja polskiego, to nie, 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 to nie dla mnie, nie, nie. Zrozumiałem, że po prostu gdzieś jakaś taka się ta sztuczna inteligencja czuje samotna i tak dalej, nie? Maćko Boskokaro, jak ty dużo gadasz, mordo. O właśnie, to, no, 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 no. Coś dziwnego odnośnie dronów. Co? Tak, wydają się być bardzo zaawansowane. Prawie jak kosmity normalnie jakieś tutaj, kurcze, nie? Ja się nie boję, spokojnie, spokojnie. Ja ci dam mnie straszyć, ty, mendo jedna, ty. Hola, Beatrix. Siemanko. Tak, no dokładnie, no. No i znowu koka dupas będzie, no ja dziękuję bardzo. Ja, nie, nie, nie potrzebuję, mordo, spokojnie, nie, 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 absolutnie. On bardzo, bardzo lubi, dokładnie. Dobrze, dobrze. Dobrze. Będę się nawadniał. O, portable water tap, proszę bardzo, normalnie mamy do fabrykatora, elegancko. Spoko, dziena, no to w takim razie wreszcie możemy ruszyć na eksplorację, bo ci kuźwa gadają i gadają. Ja chyba nie będę czytał tych wiadomości, z jednej strony one są na swój sposób może tam interesujące i czasami troszeczkę wprowadzają w lore całego tutaj świata, historii i tak dalej, wszystkiego, ale z drugiej strony pierdzielą trzy po trzy, normalnie słuchać się tego czasami nie da. Człowiek tu eksplorować chce, a oni cię trzymają przy tym i gadają, i gadają, i gadają. Jak tacy kuźwa zainteresowani, zapraszam tutaj. Nie ma problemu. Starczy miejsca dla nas wszystkich, nie? Chyba. Tak mi się wydaje. Okej.
Chciałbym wam pokazać ewentualnie, jakby się udało jeszcze tutaj gdzieś, bo mamy akurat fabrykator i gdzieś po drodze, z tego co pamiętam, było tutaj, jakby chciałbym wam pokazać mniej więcej, jak to ogólnie wygląda, jeżeli chodzi o pozyskiwanie surowców, ponieważ to się normalnie nam odnawia, nie? O, czyli na przykład tutaj już byłem wcześniej, albo gdzieś obok dosłownie, i teraz znowu tutaj możemy, o, i proszę bardzo, to jest Deep Brine, moi drodzy. 2-3 sztuki normalnie z tego leci, tak jak ze wszystkiego innego. I tutaj w ogóle widzę, mamy kolejną do odblokowania rzecz. W sensie już wiem, jak to się teraz, czym to się charakteryzuje, tak? I tutaj będzie jakiś, kurczę, portal wtedy odblokowany. Okej, okej. Tutaj mamy, proszę bardzo, kolejne surowce. Tak jest. I tu już chyba nie było. Tu jeszcze chyba na dole był Deep Brine chyba. O, tam jest, dokładnie. A jako, że mamy jetpack, to możemy sobie teraz prawda podlecieć. Tu jeszcze możemy sobie rozwalić zawsze, proszę bardzo. Kasiorki troszkę. Bo tego Deep Brine'a też potrzebuję. I ogólnie tak jak tutaj są te, można by powiedzieć, właśnie miejsca. One się normalnie odładowują, naładowują na nowo, można by powiedzieć. Resetują w każdym razie. Ty, a ja bym chciał zobaczyć w ogóle, przepraszam bardzo, gdzie i jak mogę odblokować sobie to? To będzie gdzieś tutaj na wzgórzu prawdopodobnie, nie? No tak idąc tokiem rozumowania z poprzednich odcinków, powinienem znaleźć mechanizm, ale najpierw powinienem chyba znaleźć jakiegoś gordo prawdopodobnie, nie? Ty, czekaj, bo to też może być tak, że to ten gordo, który jest tam na górze, ten taki króliczkowy, znaczy kotem, przepraszam, do którego się teraz możemy dostać w zasadzie. Ej, ja zapomniałem, że ja teraz mam jetpack. Tylko teraz podejrzewam, że go nie znajdę, nie? to prawdopodobnie gdzieś tutaj, to, no bo tam mamy typowo to. To gdzie by było do odblokowania? Ha. Nie no, fajnie jest mieć jetpack bez kitu, bo przynajmniej mogę sobie faktycznie podlecieć w różne miejsca. Wrzucimy sobie od razu do tutaj rafinerii wszystkie surowce. I wiecie co? Kurczę, skoro to jest króliczkowy... Ej, nie, ja wiem. Weźmiemy sobie tak. Troszeczkę tutaj sałatki, rozumiesz, normalnie. Przy okazji weźmiemy sobie normalnie marchewki. I jeszcze wskoczymy sobie do bazy ewentualnie po więcej sałaty typowo. I będziemy mogli sobie na spokojnie tego króliczkowego gordo, w sensie cotton gordo, będziemy mogli sobie najzwyczajniej w świecie pufnąć. I zobaczymy, czy on nam wtedy odblokuje coś nowego. Czekaj. Teraz tylko pytanko, gdzie to było? Bo ja teraz totalnie nie pamiętam. A wiem, że widziałem wtedy jego uszy. On dziś był tam chyba? Tak, on był tam, dobra. Teraz pytanko, czy ja stąd się jakoś dostanę, maybe? Hej, zium. Normalnie sobie tu wbiję. Haha, i co? Tam mamy niebezpieczeństwo, rozumiesz, normalnie. A tutaj mamy naszego slajmika. Dobra, jeszcze patrzę po jakichś podach ewentualnie, ale akurat nie widzę niczego. Ej, nie gadaj, że ja tu mogłem wejść normalnie, co? Dobra, nie było tematu, widzowie, przecież ja tutaj normalnie mogłem wejść, ta, do, fajnie, super, siema. To ja tu kombinuję. To dobre takie. Okej, dobra, jeszcze zobaczmy sobie, tutaj mamy więcej sałaty, bardzo fajnie. Tu już niczego takiego nie ma, bo tu, kurczę, trzeba posprawdzać wszystko razy 5. O, widzisz. No chyba cię. Okej. Dawaj. O, tak. 2 złote plorty. Jakby Jellystone poczeka. I tak zaraz mu wrzucimy tutaj jedzonko. Dobra, elegancko, mamy złote plorty. Trzymaj. Jedz. Jeszcze jedz to. I ja zaraz wrócę po więcej, także poczekaj. Tylko sobie jeszcze wezmę tutaj Jellystone'a, rozumiesz, normalnie. A te hen-heny to ja nie potrzebuję, znaczy tego, o, sio. Dobra. Tak, prawdopodobnie on tutaj odblokuje nam coś i wtedy będziemy mogli to sobie odblokować. 100% i to nas będzie kierowało tutaj na tą część wyspy. Dobra, wiadomo o co chodzi, ja wszystko wiem. Ale bez kitu ten jetpack to jest naprawdę kozak, bo przynajmniej mogę więcej obserwować ogólnie. Ale się tych tarów narobiło. Dobra, zaraz wracam. Dzień dobry, jestem z powrotem, proszę bardzo, oto dla ciebie normalnie tutaj sałaty. Ty zaraz będziesz... O, pięknie! Bum!
Okej, dobra, i tutaj mamy tajemnicze przejście, które zaprowadzi nas... Nie wiem gdzie... Okej, aaa, jednak mówiłem, wiedziałem, tylko to tutaj było ukryte, pod ziemią, aha! I proszę bardzo, odblokowujemy nowy portal, moi drodzy, tak jest! Tym samym nową część świata. Okej, pięknie! Ale oczywiście dzisiaj tutaj nie idziemy, tylko idziemy właśnie tutaj, ponieważ mamy kilka i tak miejsc tam do zwiedzenia. Więc to jest coś, co chcę przede wszystkim zrobić. Także na spokojnie zobaczymy się już na miejscu, żeby nie zabierać za dużo czasu z takiego mojego, wiecie, gadania, chodzenia. I nic tutaj jakiegoś ważnego, istotnego nie robię. Zobaczymy się już na miejscu, widzę, spokojnie. Dobra, jesteśmy na Amber Valley i tak dalej. I tutaj normalnie zejdziemy sobie w dół i jak widzicie mamy drzwi, mamy wrota. Tylko właśnie... Nie widzę typowo... A nie, przepraszam, nad moim łbem. Ja akurat potrzebuję do tego Batiplorta. Dobra, go! Otwieramy sobie te drzwi. Zobaczymy, co tutaj ciekawego znajdziemy. Okej. Uuu, podzik mamy. Dobra, ale ten podzik powinien być jakiś taki... Dobry taki. Storage cell. Okej, use the fabricator to upgrade the vac tank booster. Okej, no i spoko. Dlatego mówiłem, że explore i właśnie, że tak powiem, tutaj odblokowywanie tych podów jest turbo ważne. Okej, czy to było wszystko? No dobra. Znaczy, tak czy inaczej, super, no cieszę się, kolejny przedmiot, kurczę, ważny do upgrade'u, jak najbardziej. Jeszcze tutaj te kosteczki, żeśmy znaleźli, bardzo fajnie. Teraz tak, żeby się dostać do tego miejsca, o którym wam mówiłem, potrzebuję się wbić tutaj. I o ile się nie mylę... Tu jest to dosyć ładnie ukryte, tak bym powiedział, bo dosłownie, czekajcie, to będzie nie tu, nie. A moment. Moment. Ja to wtedy znalazłem, powiem wam, troszeczkę fartem, jak sobie tutaj szukałem surowców, bo to jest naprawdę taka... taka wąska, o, to będzie tutaj chyba, dosłownie, patrzcie to. Normalnie idziecie sobie tu od portalu, jesteście w tym miejscu, spadaj, mnie tu nie przeszkadzaj, ej. I normalnie tutaj sobie schodzicie. I w tym miejscu jest przejście. Tutaj znalazłem też, z drugiej strony, proszę bardzo, mamy heartbity ewentualnie. To w sumie zawsze możemy sobie wziąć, jakbyśmy tam coś potrzebowali, prawda? I... Tutaj idziemy sobie wtedy dalej. Jesteśmy w tej części właśnie, w tych cave'ikach. I tutaj właśnie mamy takiego ładnego cave'ika z Angler Slime'ami. I idąc dalej, będziemy mieli właśnie tutaj... Łup, czekaj! To jest ten! To jest owocek do Bat Slime'ów. O, tak. Dobra, podoba mi się to. Dobra, to na razie nie będę miał... slotu, ale zaraz sobie coś ogarniemy. I teraz tak, idąc tutaj dalej, jak widzicie, mamy dwa miejsca. Tutaj jest jedno i drugie jest, przepraszam bardzo, tam. I tutaj, jak widzicie, potrzebujemy boom plortu, przynajmniej tak to wygląda z daleka. Jestem prawie pewny, że to są boom plorty właśnie, a żeby zdobyć boom plorty, potrzebowalibyśmy właśnie co? Jakoś tu się przebić w ten sposób. Czekajcie. Tutaj dalej już nie byłem, tak? A tutaj mamy znowu jakąś nową część świata. Chociaż podejrzewam, że raczej tutaj nie znajdziemy typowo boom plortów. Czekajcie. Boom slime ogólnie... A nie, tu jest... tu trzy plorty trzeba mieć. Dobra, to tego nie zauważyłem do tej pory. I tam, z tego co widzę, mamy kolejnego owocka. Czyli one tak są zawieszone, kurczę, pod tym, pod sufitem. A i tu wcale nie tak łatwo je znaleźć, kurczę. Wcale nie tak łatwo. No i tutaj wtedy będziemy mieli kolejne... Wrota odblokowane, co nie? Dobra, ja was tutaj zostawię, jakby bawcie się. Ja sobie lecę, ja zebrałem to, co chciałem, nie? Dobra, trzy boom plorty będziemy musieli ogarnąć. I tu, jak widzicie, nie ma nic więcej poza ewentualnie tamtym przejściem, do którego się dostać teoretycznie mogę. Za mało staminy do jetpacka, czekaj. Jakbym tak tutaj wskoczył typowo na to i stąd tu i wtedy tam, bo tam coś może być. Tam coś może być. Explore, pamiętajcie, explore. Mogę tu wbić na to, czy nie mogę? Ej, dobra, staję tu, dobra. Teraz wbiję tu. Dobra.
Teraz tu. Stój. Teraz tu. Dobra. A, tam mamy ten Silky Sand prawdopodobnie, bo on ma inny totalnie kolor. Tak, jest taki cie... Nie, przepraszam, to będzie kurczę ten. Olej. Tu Gordo jest, tu się skitrałeś. Orzesz ty, dobra, to dobrze, że mam hardbity przy okazji. Okej, czekaj, tu jest jeszcze inna część cave'a. Tak, tu jest jeszcze inna część cave'a. Dobra, trzymaj, ja cię tu przy okazji oznaczę tymi hardbitami, proszę bardzo. Czyli tutaj mamy Gordo, no proszę. A tutaj w tym miejscu mamy... Dokładnie! Primordial, który również jest nam potrzebny. Czyli widzicie, no w różnych lokacjach mamy tutaj typowo surowce. I naprawdę nie jest to takie super proste, żeby je sobie haha pozyskać, nie? Tutaj możemy kolejnego owocka sobie ewentualnie stąd wziąć. Okej, okay, tu mamy boosta, ale czekaj. Aha, tu mamy dwa boosty typowo, czyli możemy się... Mamy kolejne przejście tutaj. Co ty gadasz? I mamy kurczaczki, których nie widziałem. Sichen, okej. Okay. Albo po prostu ich nie zauważyłem. A, i mamy kolejne źródełko tych Primory Oil, tak? Nie. Tu jeszcze coś. To jest Silky Sand tutaj. Okej, okay, dobra. Ojojoj, to ciężko jest ogarnąć to wszystko, szczerze powiedziawszy. Czekaj, czy tutaj on lubi... Przepraszam bardzo, przepraszam. Czekaj, moment, bo to jest dla mnie nowe w dalszym ciągu. To jest... Veggies. To możemy sobie użyć zawsze tego i władować to do naszego Gordo. Mamy te 14 tych sałat. O, tu mamy jeszcze ziomeczka, kurczę, ale to już... No, nie, trudno. Nie przeszkadzajcie sobie. Ja ci tutaj jeszcze sałaty rzucę i zobaczymy, czy to wystarczy, żeby cię tu odblokować, czy niekoniecznie. Nie, dobra, jeszcze będziesz potrzebował, ale okej. Okay. Spoko. W każdym razie mamy jeden slot, dzięki temu możemy sobie zabrać Silky Sand, tylko... Przepraszam bardzo, bo wy tu strasznie bałaganicie, hałasujecie, nie podoba mi się to. Okej. Okay. I mamy Silky Sand, dobra, elegancko. Pójdźmy sobie jeszcze tutaj dalej, czyli tu jest tylko w sumie taka jedna wnęka. A potrzebujemy tutaj typowo jakichś plortów? Nie widać tego przynajmniej. Może gdzieś tu na górze? Ewentualnie tam coś może się ukrywać. Czekaj. Adzia! Nie, tutaj mamy poda, proszę bardzo. I kolejny... Primary Oil i kolejne cube normalnie. Dobra, to jest jaskinia normalnie surowców. Jaskinia pełna surowców. Jeszcze podzika otworzymy sobie. A co? Azure Glow... A, dobra, tu jest... To jest właśnie to, co zazwyczaj było w podach, czyli takie customowe jakieś takie kurcze rzeczy, żeby sobie upiększyć świat. Ale nie są takie rzeczy turbo potrzebne. Ty, to już się zresetowało. Co ty gadasz? Dobra, wydaje mi się, że to ma jakiś swój czas resetowania się, ale nie wiem, nie jestem pewien, czy jestem w stanie to na Slime PD na przykład znaleźć. To by było dosyć ciekawe. Czekajcie, jak mamy tutaj tak, tutorials, tu mamy slimy, mamy resources, może tutaj ewentualnie byśmy to znaleźli? Dalej, tutaj mamy. This stuff is prehistoric. Okej, deep below the surface of the Rainbow Island quarries and magma fields, primordial is an ancient substance containing a wide array of organic compounds based many science creators. Okej. Okay. Nie, to jest tylko, żeby zdepozytować do rafinerii. Dobra, bo myślałem, że będzie ewentualnie jakaś informacja, na przykład, że tam co 5 minut możesz sobie, kurczę, wydobyć normalnie dany surowiec, bo tam normalnie dwa razy żeśmy wydobyli, ale spoko. Mamy dzięki temu troszeczkę właśnie tego. I tego tam jeszcze się, widzicie, nie odnowiło. I mamy tutaj Gordo zaznaczonego. To widzicie, znalazłem o wiele więcej rzeczy, niż się spodziewałem tak naprawdę. Mamy dwa przejścia zlokalizowane. Jedno tutaj, potrzebujemy trzech magma... przepraszam, nie magma, tylko boom plortów. I tam prawdopodobnie nie potrzebujemy typowo plortu, tylko właśnie tutaj potrzebujemy tego Gordo sobie rozwalić właśnie. Ale mamy też owocki dla Batty Slime'ów i to jest kozackie, bo dzięki temu... będę miał większą ilość plortów, chociażby z połączenia tych moich krystal Bati Largosów, co nie? Dobra, i teraz możemy sobie tu skoczyć, tu sobie jeszcze porozwalam, proszę bardzo, zawsze troszeczkę kasiorki. To w takim razie wrócę do domu, zostawię sobie te rzeczy i wrócę tutaj z powrotem. Miejmy nadzieję ewentualnie, że znajdziemy te boom plorty. Kurczę, jeszcze jeden Radiant Ore i Tabi Plortów tylko troszkę wrzucić i mielibyśmy Tank Booster 2 i 40 przedmiotów
na jednym slocie moglibyśmy mieć. Kurczę. Dobra, ale to sobie ogarnę, tak czy inaczej. Tutaj jeszcze troszeczkę byśmy potrzebowali do ekstra tanku, czyli do, po prostu do większej ilości jeszcze slotów. I tutaj potrzebujemy jeszcze tylko paddle plortów, to ewentualnie też muszę o tym pamiętać, chociaż o tym wszystkim raczej pamiętać nie będę, bo nie jest to takie hop-siup. A tutaj jeszcze potrzebujemy do power core również 4 sztuki tego Primordy Oil, ale to też w sumie zrobię, nie ma większego problemu. Czyli ten i ten boost, czy tam upgrade będzie na pewno prawdopodobny, jak nie w tym odcinku, to... Myślę, że w następnym, co nie? Wziąłem jeszcze troszeczkę marchewek, zasadziłem jedzonko i wracamy sobie w tym momencie właśnie na Ember Valley, żeby ogarnąć właśnie tego Gordo, to na pewno, to jest taka pierwsza rzecz, którą chcę ogarnąć właśnie. No i później będziemy musieli ewentualnie udać się bardziej w tą stronę, bo gdzieś tutaj, albo tutaj, nie pamiętam dokładnie, znajdowały się też Boom Slimy i właśnie od nich będziemy mogli ogarnąć sobie... Boom plorty. Czy według was tych kurczaków jest dużo? Nie, wydaje wam się. Dobra, zbiorę kilka tak swoją drogą, bo i tak będę potrzebował jedzonka dla właśnie boom slime'ów. To zawsze troszeczkę mięska można mieć w ekwipunku. Dobra, i lecimy w takim razie z powrotem na Ember Valley. Dobra, jesteśmy przy naszym Gordo. Proszę bardzo, teraz marchewki dla ciebie i teraz definitywnie powinno mi już to starczyć, żeby cię tu... Dobra, jest idealnie. To prawie idealnie. Okej, co tutaj mamy? Mamy busta na górę, tak? To trzeba sprawdzić w takim razie. Co tam się? Halo, czekaj, pokaż mi to. Jesteśmy tutaj. Tutaj nie byłem. Mamy na pewno poda, to jest definitywnie. Dobra, mam nadzieję, że coś fajnego. Daj coś dobrego. Jetpack Drive! Dobra. Ulepszenie do naszego jetpacka. Czekaj! Ktoś mi to pisał w komentarzu. To jest Wingtail Slime. On jest taką jakby statuetką za dnia, a w nocy zmienia się normalnie w slima zwykłego. O ile się nie mylę. Czyli on... Zobaczcie, normalnie język aż mi pokazuje, nie? Czy to jego zęby są? Nie, to bardziej wygląda, jakby język pokazał takie... Dokładnie. Patrzcie to i to jest... A ty, mogę go normalnie ten? Nie? Nie mogę, okej. Powiem wam, że to jest ciekawa rzecz. Czyli ja faktycznie wtedy natrafiłem w cave'ie na Wingtail Slime'a. Wingtail Slime, ja jeszcze sprawdzę, żeby nie było, że zaraz go źle nazywam. Czekaj. Ringtail Slime, nie Wingtail. Ringtail Slime, tak, dokładnie. Także to jest właśnie on. Tylko ciekawe, że nie mogę go w żaden sposób tutaj, nie wiem, obudzić czy coś takie. Budźcie, szkoda dnia. Dobra, czyli tutaj również po pęknięciu Gordo mieliśmy właśnie poda, ale z naprawdę fajnym upgrade'em właśnie dla naszego jetpacka, więc ja tam w żaden sposób zły nie jestem i nie widzę tutaj niczego bardziej szczególnego, dlatego teraz też musimy sobie zejść tutaj i w zasadzie... momencik, czy tutaj przypadkiem będzie już może do zebrania? Nie ma z tego co widzę do zebrania. Tam raczej też nie, tam też nie. Dobra, bo chciałbym jeszcze ten Primordial Oil, ale to bardzo możliwe, że dopiero za jakiś czas będzie dostępny. Więc teraz przede wszystkim musimy znaleźć Boom Slimy i zgarnąć trochę Boom Plortów. O, tego Sihena sobie chciałem po prostu zabrać, żeby, że tak powiem, wpisał mi się do Slime PD. Spokojnie, mordo. Nie denerwuj się. O, już szczęśliwy jest. Ty, dobra, to jest ich ulubione jedzenie, ewidentnie, nie? Tych Angler Slime'ów. Dobra, będzie trzeba to zapamiętać na później, nie? Teraz tak, bo ja tutaj byłem właśnie typowo i gdzieś tutaj, nie wiem, czy na górze, czy coś, był gdzieś właśnie Silky Sand typowo do zgarnięcia. Teraz tego nie widzę. Tutaj nie, gdzie to kurcze było? Gdzieś to zebrałem, ale teraz tego ewidentnie nie widzę. Się nie potrzebuję tego na teraz, ale... czekaj, podzik! Dobra, przypadkowo znaleziony najlepszy. Uwaga! Okej, tutaj akurat mamy... Dobra, czyli mniej więcej ogarniam, o co chodzi z podami i, że tak powiem, ich rzadkością, bo teraz z tego w ogóle, co możecie zauważyć, wszystkie pody możemy otwierać. To jest pierwsza rzecz, którą ogólnie zauważyłem już pierwszego, że tak powiem, dnia przy pierwszym podzie, że mogę otwierać w ogóle pody, nie muszę mieć żadnego upgrade'u pod otwieranie podów.
I w momencie, kiedy się na przykład buchnie jakiegoś gordo, który da ci przejście do jakiejś strefy, to tam właśnie zdobywasz ulepszenia z tych podów, właśnie jakieś części ulepszeń, a tak normalnie znalezione pody, no to raczej mają te rzeczy, co zazwyczaj. Co tam jest podczepiony? Tam jest jakiś surowiec podczepiony, to jest, podejrzewam, ten te kosteczki, nie? Akurat jeszcze jednej potrzebowałem, więc bardzo bym poprosił. Tak jest, elegancko, dobra. I teraz jeszcze chciałem zobaczyć, bo tak, bo tutaj znaleźliśmy Silky Sand i tutaj chyba jeszcze gdzieś była możliwość zdobycia Silky Sand. W ogóle tutaj jestem w stanie dolecieć teraz? Teoretycznie tak. Bo mam teraz jetpack, ej. Dobra, to trzeba sprawdzić. To trzeba sprawdzić, to mnie kusi. Normalnie, ja wiem, że boom slimy miałem znajdować, ale... Po prostu kusi mnie, żeby zajrzeć tutaj, bo jeszcze tutaj nie byłem. Nie mogłem tutaj być wcześniej, bo nie miałem jetpacka. A tutaj normalnie mamy część ruin typowo. Ewidentnie część ruin, ale nic tutaj takiego nadzwyczajnego w sumie nie ma. Nie, tam coś będzie. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu się wbijemy, tu się wbijemy. Możliwe by to było, że to takie po prostu dekoracyjne? Jakoś tak mi się wierzyć nie chce za bardzo. Jak na moje coś tutaj powinno być ukryte, chociaż nawet jeden jakiś pod, cokolwiek. Żeby to było takie totalnie o sobie, o taka... No nie, no nie ma opcji w ogóle. Chyba, że na razie jeszcze tutaj nic nie ma. Też trzeba pamiętać, że to jest Early Access, więc nie będzie tutaj wszystkich rzeczy. Ale jeżeli jest ta lokacja w ogóle... Mamy drona. To na pewno... I tutaj mamy jeszcze surowce, proszę bardzo, dobra. Dzień dobry, witam cię. The first time I was here, I turned this entire ruined complex into a beautiful garden. Nie znał oryginalnego, że tak powiem, celu tego miejsca. Okej. W ogóle te drony są bardzo dziwne pod tym kątem, że naprawdę, nie wiem, mają jakieś takie swego rodzaju wspomnienie i zachowują się nawet, powiedziałbym, troszeczkę jak... jak ludzie? Tak jakby trochę... Dobra, tutaj mamy gejzer, więc podejrzewam, że coś na dole może być, a ewentualnie tutaj mogę sobie podlecieć. Nie, to tu już byłem. Okej. Okay. Czy ten gejzer byłby po prostu dla takich głupków jak ja, że po prostu sobie tutaj zlatujemy i nie umiemy się wydostać? Czy tam się może wtedy... Czekaj, czekaj, chociaż ja mam jetpack, więc i tak sobie tam polecę. Dobra, może tu coś będzie schowane, e? E? Nie? Mój zmysł mnie zawiódł. Ty, no mógłbym przysiąść, że coś tutaj znajdę typowo, ale... Ale nie tym razem, żeby wyszło. Spadowa. Proszę mi zostawić. Dobra, w każdym razie znaleźliśmy kolejnego drona, troszeczkę surowców. Możemy wracać na poszukiwanie bumplortów. Bo potrzebuję i tak bumplortów. Mam nadzieję, że zbiorę ich na tyle dużo, że faktycznie wrócę sobie do bazy, właduję sobie część do rafinerii i będę mógł sobie zupgrade'ować moje dashboardsy. Dokładnie, bo to jest też rzecz, którą bardzo, bardzo, bardzo chciałbym zrobić. Dobra, tylko teraz tak, musimy się dostać bardziej w tą stronę, tak mi się wydaje. Muszę mniej więcej monitorować czas odcinka, tylko też były takie momenty, że się po prostu nie odzywałem. Tam widzę poda, idziemy go otworzyć. Więc jako, że się częściowo nie odzywałem, to nie wiem do końca, jak faktyczna długość odcinka, powiedzmy, aktualnie jest. Ale podzik otworzony, kolejny, elegancko. Meat slime bait, okej. O, meat eating slimes. Okej, dobra, to jest ciekawe akurat, czyli mamy faktycznie pułapkę dla lubiących mięsko slime'ów. Alright, pasuje mi to, dobra, jeszcze troszeczkę tych kosteczek jak najbardziej byśmy sobie zebrali. Spoczko. I teraz musimy się dostać bardziej tam, bo tutaj bodajże w tej części świata były właśnie boom slimy, o ile się nie mylę. Ale one też były w jakimś cave'ie. A, i te trzęsienia ziemi, które się co jakiś czas dzieją. Jestem prawie pewny, że to nawet nie tyle te gejzery, co właśnie to jest jakiś taki znak, że ej, możesz tam, kurczę, rozumieć normalnie,
znaleźć znowu surowce. Serio, jestem prawie przekonany, że to o to chodzi. Tak swoją drogą tam chyba będziemy mieli. Tylko to jest... To jest prawdopodobnie Deep Brine, a ja bym potrzebował tego oleju, prawda? Chociaż w sumie... A jednak olej, dobra, bo w sumie oleju potrzebuje ile? Oleju potrzebuje jeszcze chyba 6 sztuk. Ale czekaj, tu jeszcze będziemy mieli na górze z tego co widzę. Dobra, czyli faktycznie w tej części możemy nawet znaleźć go troszeczkę więcej. 5, kurczę, jeszcze jeden, ej. Jeszcze jeden i miałbym, kurczę, wszystko. Tylko niestety nie mam tutaj rafinerii linka, żeby sobie na szybko to wszystko przesłać do rafinerii właśnie. Ale o, będzie, let's go! Tak jest, dobra. To czekajcie, to skoro to byśmy mieli Silky Sanda byśmy mieli. I jako, że nie jestem zbyt daleko... Czekaj, tu się podlecę, tu coś będzie jeszcze? Nie, tak, nie, taka po prostu... Okej. Dobra, to podlecimy sobie jeszcze do portalu. Wrzucę sobie szybko wszystko do rafinerii i ewentualnie byśmy sobie jeszcze tutaj wrócili po boomplorty. Albo w sumie możemy zawsze sobie wrócić do bazy, a i tak będziemy mogli sobie część ulepszeń ogarnąć. Kurczę, jedna opcja dobra i druga opcja dobra, no. I tak zrobiłem dzisiaj całkiem sporo jak na jeden odcinek. A spokojnie, jutro też jest dzień, prawda? Kurczę, tu odblokowałem, tam odblokowałem, tu Gordo, te... Dobra, starczy na dzisiaj, wracamy do bazy, ogarniamy jeszcze kilka rzeczy i kończymy odcinek, tak jest. I jesteśmy w bazie, moi drodzy. Czy coś tutaj jeszcze... A, złote plorty sobie tutaj na razie schowałem, tak żeby mieć... po prostu składować je ewentualnie gdzieś. Będę je traktował bardziej jako takie, wiecie, rzadkie zdobycze. No i tutaj na pewno jest problem, bo... Slimy są głodne, ale być może coś temu zaradzę, czy to już wyrosło? Nie, niestety jeszcze nie wyrosło, sorry, dopiero rośnie, więc musicie poczekać, okej? Okay? Ale tutaj chyba wreszcie jest spokój z kurczakami, no prawie, już się tutaj nie mnożą tak bardzo, bardzo spoko. I potrzebowałem z tego co pamiętam jeszcze tabi plortu, więc od razu sobie część tych tabi plortu byśmy wrzucili właśnie do rafinerii. Czekaj, proszę bardzo, tutaj te sobie zbierzemy, cyk. I z tego, co mi się wydaje, będziemy mogli sobie zrobić nie dashboardy, ale coś tam mogłem zrobić, tylko teraz, kurczę, nie pamiętam. Bo dosłownie tego oleju potrzebowałem. Czekaj, to będzie... Właśnie, zobaczymy sobie to. Do tego będziemy potrzebować Wild Honey, ale to już mniej więcej wiem, gdzie zdobyć. I mamy praktycznie resztę rzeczy już ogarniętą, tak? Mamy te Batty Plorty i tym podobne i będziemy mogli dzięki temu mieć Jetpack 2. Lepszy, lepsiejszy, fajniejszy. Dobra. Power Core 2, to na pewno sobie ogarniamy i tutaj jeszcze potrzebujemy Silky Sandu do Ekstra Tanka, a tutaj potrzebujemy jeszcze Tabi Plortów 10. Dobra, okej, no problemu, w takim razie ładujemy od razu tutaj wszystko, co mamy i jeszcze dwa upgrade'y sobie ogarniemy, co nie? Czekaj, proszę bardzo, Tank Booster 2, pyk! Oh yeah! And Power Core 2, pyk! I zarąbiście. Teraz możemy 40 przedmiotów mieć w jednym slocie. I dodatkowo mamy więcej naszej tutaj staminy. Bardzo mi się to podoba. W takim razie w tym miejscu zakończymy sobie odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie. I widzimy się już jutro o tej samej godzinie, czyli 19:00. Na kolejnym odcinku Daily z Slime Rancher 2. Dokładnie tak. Do następnego. Trzymajcie się i pa pa!